Witamy w Gdyni na 17. turnieju Judo Baltic Cup. Jest, w tym roku nastąpiła zmiana terminu na ten termin czerwcowy. Myślę, że to bardzo dobry ruch organizatorów. Gdynia o tej porze jest bardzo piękna. Do Gdyni zawitało bardzo dużo klubów. Startuje sporo zawodniczek i zawodników. Dzisiaj jest start juniorek i juniorów. Jest 50 paru klubów dzisiaj, także cieszę to, że z prawie każdego zakątka Polski przyjechały dzisiaj zawodniczki i zawodnicy mogą zmierzyć się przed wakacjami, sprawdzić swoją formę. Bo po wakacjach oczywiście są turnieje mistrzowskie, jak Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, także myślę, że zadania, jakie tutaj trenerzy postawili, okażą się, dadzą wskazówki na to, żeby latem mogli pracować. Fajne walki, fajnie się to ogląda. Myślę, że jest dużo jeszcze też do zrobienia. Wiadomo, że to jest świat juniorski i żeby przygotować ich do tego turnieju seniorskiego. Także Gdynia, wydaje mi się, że dobrze to przygotowała i z dużą nadzieją patrzymy na to nasze juniorskie judo. Dziękuję. Przyjechałam tutaj na turniej na Baltic Cup. Aktualnie w kategorii 57, aczkolwiek docelowa jest 52. Zajęłam trzecie miejsce i powiedzmy, że ten wynik jest dobry, aczkolwiek były aspiracje na więcej.